Czołem ludziska, z tej strony Stanisław, syn... O Jezu, a to gdzie myśmy robili? W Synach Lasu robiliśmy, tak? Stanisław, syn... W Synach Lasu byli synowie. Tak, no. To nie może być tak. To dalej Stanisław z Lamowic. A to wiesz co, to ja bym mógł być synem, tylko nie zgadniesz czyim. No nie moim, tyle Albo nie zgadniesz dlaczego, ja jestem synem Artura I Miłosiernego. O Boże, o co chodzi? Czemu? No. Tak się nazywa władca tych terenów. Mało ambitne. Jestem bananowym dzieckiem tego świata, no. Jesteś bananem. Słuchajcie, kiedy tak. Korle tam działa, oczywiście odcinek poprzedni był u Korle o 13, ten jest o 16. Mhm. Robimy ze 2-3 dni maratonu, w harmonogramie wszystko widać. Zapraszamy serdecznie do naszego tutaj ostrego rozbudowywania naszej wioski, która jeszcze nie ma nazwy i na pewno nie będzie nazywać się Sosnowiec. Tyle mogę powiedzieć. Ale jest szansa na Radom. To jest domek, który dało mi się prawie zbudować. Niestety nie mamy trzciny, więc teraz podzieliliśmy się obowiązkami. Korle ma trzcinę i on ją tutaj zbiera i będzie dokańczał ten domek. Tam jeszcze chyba kłoda jest jedna potrzebna. No, a ja biegnę do wioski. Po to, żeby zdobyć zlecenie na lato. Nie? Bo ty robiłeś tak, jakiegoś mega dziwnego questa. Tak, no. Nie wiem co to było, ale to było mega dziwne, ja tylko tyle co słyszałem, kisłem. I tak, dzisiaj nie będziemy robić żadnych takich questów typu porównaj 5 obrazków, bo to A skąd wiesz, można. A skąd wiesz co się trafi, nigdy nie wiesz no, to, gdzie czai się taki questik. No nigdy nie wiem, to prawda. A to trzeba pójść do tego kolegi burmistrza i mu powiedzieć, płacimy podatki, czy on przyjdzie do nas? Oh, wiesz ja, co, on wraz z nowym rokiem powinien się odezwać, to jako misja wyskoczy. Aha. Nowy poziom wydobycia. Taka nowa misja wyskoczy, to żeby zapłacić podatki. Nie? No ja mam nowy bez poziom. Bez obaw, co jak co, ale podatków nie przegapisz. Nie? W sensie tego, że, okay. Że informacji, że masz opłacić. Nie? Rozumiem. Więc... Może zapomnisz o tym, że masz się umyć. Może zapomnisz o tym, że umierasz z głodu, ale o podatkach w tej grze nie zapomnisz. Nie zapomnisz, rozumiem. Tak. To plus jest też taki, że... Może tu jakieś wejście jest do tej wioski. W każdym razie zdobyłem kolejny też... Ty mówisz, że masz też jakiś tam... Zdobyłeś umiejętność. Ja też zdobyłem umiejętność. Wreszcie w przetrwaniu. A nie, w przetrwaniu mam najwięcej akurat. I mogę odblokować sobie atleta, czyli zmniejszone zużycie kondycji podczas ruchu i... Mniej otrzymanych obrażeń, a więc lecimy w atletę. Mniej zużyta kondycja, bo ja często jak biegam za tymi wszystkimi zwierzętami, to kondycja mi się przyda, a potem coraz więcej. Dlatego rzeczywiście tak patrzę na te 5% więcej doświadczenia. No nie wiem jak to liczyć jeszcze, czy to się opłacało to pierwsze wziąć. Też nie wiem, ale później masz, bo się pytałeś też o udziwik. No muł. Udziwik masz w pierwszym drzewku. Tak, muł. Ale ja tylko bardzo musisz... mało w produkcji no. jestem. Mało wycinam drzew jednak, nie? I... Bo ja sobie chyba, bo ja mam tutaj punkty i chyba zainwestuję w, to, w tę opcję muł. Bo znaczy muł to w ogóle jest trzeci poziom. Ja nawet jeszcze nie mam drugiego poziomu, żeby móc odblokować ale nie, poziom. Bo żeby drugi poziom, nie, żeby mieć trzeci poziom wystarczy, że odblokujesz sobie jedną umiejętność z drugim drugiego poziomie. Poziomu. Tak, tak mówię, tak, a ja jeszcze tak. nie mam drugiego a, poziomu nawet. Okay. O to mi chodzi. No, ja, dla mnie jeszcze daleko. Ja ale idę będę miał. To się zawsze przyda. Ja może jakiś plecak kupię. Może tutaj popatrzę, co mają na rynku w tym mieście i może tu będą mieli na przykład plecaczek. O, bo jestem też obok obozu tutaj i tu można zobaczyć nowego kogoś. Więc ty zaprosiłeś mężczyznę czy kobietę do nas wtedy? Ja nikogo nie zaprosiłem. Znaczy wcześniej. A miałeś kogoś. Parkę. A to nie wziąłeś w końcu tego kogoś? No nie, bo wszyscy byli beznadziejni, no to tam pamiętasz, to że zaraz jedyna zerknę osoba, tutaj, no. Jedyna osoba, która nadawała się do roboty była stara. Okej, okay. A nie wiem też czy nie jest tak, że ja za wcześnie przyszedłem i nikt nie będzie sprzedawał. Aha, jestem za wcześnie w wiosce i jeszcze nie ma sprzedawców. Ale to świetnie. Możesz ich budzić w łóżku. Pobudka, skurczysyny, tu mają jakieś fajne, uuu, ale słuchaj, to... tutaj mają na przykład stragan z ciuchami. Sprawdź tablicę, może tam idę są do tablicy misje, najpierw, na szybko, tak, no. tak, tylko muszę ją zlokalizować, chyba tu ty jest. Mówisz, że tu jest jedna kłoda potrzebna, żeby dokończyć to, a tu już 5 widzę potrzebne. No może ten dach tam, tablica ogłoszeń, może sprawdź. Jedna czy 5. Co tu się dzieje? Jakie są misje? Przeczytaj najstarsze... O, znalazłem te 3 kawałki pergaminu, które wyglądają na najstarsze tak, teraz. Tak, bo jak ten kamień się ogarnęło, to ten pergamin wyskoczy, więc w sumie mógłbyś skoczyć jeszcze po nożyce i domknąć misję, no? To byłyby pieniądze. Spójrz na drugą. Nie obchodzi mnie kto doczyta, zakocham się w mojej łopacie i nie wstydzę się tego. A co?
I ostatnie ogłoszenie, ponownie od nieznanego autora, brzmi: proszę przestańcie kraść moje styczki do butelek, bardzo się napracowałem, żeby je wszystkie zebrać, śniło mi się, że pewnego dnia staną się walutą i tak się jeszcze nie stało. Biorę drugą, bo to było miłości do łopaty. I co, nie trzeba wiem, dostarczyć? Łopatę? Nie, to tylko wziąłem pergamin. Zobaczmy, co mamy, jakie mamy questy. 252 jagody dla Derwana. Oj, to nie wiem, czy zdążymy. Mam dużo jagód. Upoluj 4 wrony dla Derwana. Mm. Dostarcz jagody dla Derwana, albo dostarcz pióra dla Derwana. Już mam 67 pióra, 53 są potrzebne. Dobra, to pióra można by, ja też mam chyba setkę piór, to pióra by można było wziąć od razu. To podejmij się zadania, dobra, to biorę. A wiesz co, jagody też szybko zbierzemy. Zobacz, ile mamy jagód w magazynie, możesz podskoczyć? Daleko jestem jeszcze, jestem przeciążony kłodami. Wino jagodowe w nagrodę dostajemy. I jeszcze mam 4 wrony, to ja mogę spróbować wronę zapolować, tylko muszę wiedzieć, gdzie wrony są. Ja wezmę questa na wrony. To na razie jagody. Jagody też biorę, dobra, przekichane, wszystko wziąłem. A pióra mu oddajesz, czy nie w końcu? No, tylko muszę na początku Derwana znaleźć, bo mam pióra, żeby mu oddać. A wrony są chyba tutaj zawsze, w tych miastach, tylko to czasami gołębie. Chyba tak, powinny być. Jedne wrony odleciały przed chwilą, zanim się zorientowałem, że to były wrony, ale krakały mi tu, a to są gołębie. Tylko wiesz, uważaj, żeby tam miejscowych nie ustrzelić. Uuu, faktycznie. Która to jest godzina? Można zobaczyć godzinę? Nie wiem, dlaczego oni jeszcze nie wstali? Tak mniej więcej na tym pasku widać. Na oko to jest, wiesz, gdzie to jest słońce. Na oko to oni jeszcze nie wstali, są kurde leniwi. No. Wstawać, skubańcy! Może nie mają wspólnych nagrań do ogarnięcia. Może nie mają, no. Tu ktoś siedzi, tu jest gołąb. Ej, a to wrony trzeba jakoś tutaj... Szkoda, że ja nie mam jeszcze czujki na zwierzęta. Mógł łatwiej zobaczyć. A, faktycznie, bo to tam się później rozwija chyba w tę stronę, no, że to znaczy, nie wiem, nie patrzyłem na drzewko, ale przydałoby się. To przy okazji... Słuchaj... Katka stoi już, jak kogoś zaprosisz, to wiesz, to nie będzie bezdomny. Dobra, 252 jagody od razu przypominam, to jest potrzeba. Ja wrzucałem jagodę do magazynu, więc zerknij, ile ich jest. Derwan się pojawi, to podaj mu pióra dać. Tu mi się podoba, jakieś są opuszczone domy, to może warto było się tam przejść. Patrzę na miejscowy. Do tej jeszcze możesz tam do wioski, do Świebory skoczyć, bo ona też tam chyba siedzi gdzieś. Słuchaj, powiem ci, patrzę sobie na tych ludzi. I tak, mamy Nawoja, który ma 3 poziom dyplomacji, reszta nisko. Mamy Olgę, która też jest w huntingu, w polowaniu na 3 poziomie, reszta nisko. Świetobor. Słaby. 2 to nie jest wcale tak źle, jak oni mają. No, że 2 punkty. Ja tam uważam, że to źle. A, okej. Okay. Ale mamy na przykład Uniesława, który jest, ma ten ostatni skill na 3 poziomie i chyba łowienie ryb na 3 poziomie. Ostatni skill to na co to wygląda? Umiejętności, patrzę. Produkcja, no to może to dobrze. 3 poziom produkcji ma skupane. No to okej, okay, to okej, okay. Tylko zobacz jeszcze, jaki ma bieg. A Uniesław, to muszę pogadać z nim, żeby się dowiedzieć. Tak, tak, jak zaczniesz rozmowę. Mamy tak. 26 lat. To jak? 26 lat? To... No to chyba jeszcze się na mnie zestarzeje do końca gry, bo tak patrząc na to, że ja w te 75 godzin, co prawda ja tam tą drugą serię miałem gdzieś 50 godzin i 4 lata spędziłem w grze, no to chyba jeszcze hop będzie młody. Nie? A poza tym gość mówi tu jeszcze, że ogólnie lubi też gotować. Mówi, że to jego jest smykałka oprócz tego. Ale pytanie, czy ma też 3 punkty? Chociaż no tak, bo to wytwarzanie. No dobra, ja bym zaryzykował, wziąłbym go. To już to taki. Dobra, a jeszcze zapytałem go, czy coś sprawia ci trudność. Powiedział mi, że nie dogaduje się z innymi ludźmi, uważają mnie za nudziarza. Rozmawia no tylko o rzeczach, które go interesują. Co ci chodzi po głowie? Nie masz wpływu na pogodę. No to co, bierzemy go? No to bierzemy. To będzie taka górna granica. Dobra. Co do jagód, to mam tak. Mam. Jest, Uniesław idzie do nas. 102 jagody i 30 wilczych jagód, czyli 102 jagody. No to trzeba będzie poszukać tych jagód. Jeszcze. Jest, nowy mieszkaniec. Przypiszesz go do domu, czy mam go przypisuj go, przypisuj go do tego nowego domu. Ja zobaczę, czy gdzieś tu są jagody, bo jagody były w okolicy tam, ale to jeszcze 100. No ale to się szybko zbiera, te jagody, więc... To wiesz, to teraz jest jeszcze kwestia, że jak znajdziesz gdzieś kubiczkę nadającą się do roboty... To do niego się dorzuci. To od razu mamy miejsce. To ja go od razu też wrzucę do studni może. Co? Wrzucasz gościa do studni? Zostaw go! Może się przydać jeszcze. A jak nie umie pływać? Uniesław, chodź do studni. Ach, kurczę, studnia to jest też jako wydobycie traktowane, czyli będą 2 punkty. No ale on tam później znajdzie robotę w innym miejscu. Kurde, czy to były wrony? To były gołębie.
Jak tu upatrzeć cztery wrony? Powiem ci, że może nie być łatwe. Ja muszę cały chyba dzień spędzić na polowaniu na tych... na te wrony, żeby je w ogóle tu wykryć. A ty masz zadanie zebrać jagody, a ja dostarczę też pióra. Więc jagody są twoim zadaniem. O kurczę, a gdzie one rosły? Muszę poszukać. Musisz wszędzie poszukać. One są teoretycznie rzeczywiście w różnych miejscach. Dobra. Ja je znalazłem gdzieś tam w lesie niedaleko domu, ale to ja już wyzbierałem je wszystkie. One chyba tylko... nie wiem, jak często dają plony, nie? Więc... wiesz, jakiś pakiet powitalny dla Unisława robię. Pakiet powitalny. Ja zobaczę to. Widzę, taka deweloperka ci się włączyła, że obok tam sąsiada, ta chatka przyklejona, nawet 4 metrów nie zachowałeś. W odległości to jest tak. Słuchaj, ale jak będziemy budować wiatraki, to będzie przynajmniej kilometr, nie? Pokaż mi swoje towary. Domazyr. Drewniane figurki ma jakieś. Flety! Co to jest? Hnefatafl. Jakaś gra. Hnetafafl. Hnefatafl. Boże. Małmazja. Co to są za nazwy? Lunula, Kaptorga. Proszę bardzo, zagadka dla ciebie. Co to jest Kaptorga? Jakby to była katorga, to bym wiedział. No ja to też, bym kilka tytułów wymienił. Suszone figi. Suszone figi nawet są. To one coś dają? Nic. Kuźwa, jaki syf. Gościu. Plecak mi jakiś daj. A czy nie jest tak, jak się tutaj kupi worek, to... to worek daje nam więcej, nie wiem. Co? Worek chyba służył do siania. To tak, tych. Faktycznie, ale zastanawiam się, czy może jeszcze coś więcej. Gnój można kupić u gościa. Kamień, olen, liniana nić, proszę bardzo, o! Jest liniana nić. O, a czekaj, to są chyba gołębie, a nie wrony. No ja właśnie, odkryło mi wrony, coś napisali mi, że wrony odkryte. Dobra, kupuję dwie nici, odkryto miejsce występowania list, to ty odkrywasz. Tak, tak, ale tu trafiłem, ale chyba... no to, jak to masz są łuk? Chyba wrony. Jak masz no łuk? Nie ma strzału, nie ma strzału, bo nie zrobiłeś? Mi... no mówię, że nie kupował. Znaczy, pytam, czy nie zrobiłeś? Zrobić strzałę. Bo to pióra... a kiedy miałem zrobić? Pióra, patyki są potrzebne. Znaczy nie, to chyba kamień i patyki na te pierwsze strzały. To można kupić sadzonkę dla jakiegoś drzewa. Śliwa, wiśnie, jabłoń, grusza, chmiel. No o. Tak, to później możesz mieć sady owocowe. I to siemielniane, wiesz, że... no. To chyba warto by było się zainteresować jeszcze na jesień, żeby w tym roku posadzić, bo... ale nie, bo to tam jakoś tak działało, że wiesz, czekasz 2 lata, aż to wyrośnie. To nie jest tak, że już za rok zrywa. No rozumiem, tylko nie ma sensu wydłużać, bo tam pamiętam też pisaliście w komentarzach, żeby wydłużyć dzień, żeby nie były 3 dni na sezon, tylko na przykład 2, ale ja uważam, że to właśnie chodzi o to, żeby znaczy, jednak to nie było za dużo czekania. Bo teraz mówię, żeby skrócić, a nie znaczy, żeby nie wydłużać 3 dni do 4 dni na sezon. O to mi chodziło. A, no. Dobra, Unisława, powiedz mi, że masz coś, bukłak z wodą, sierp, kusza, motyka, łuk. Powiedz mi, że masz coś, co zwiększa udźwig. Prosty worek. Ale nie wiem, czy są w ogóle takie rzeczy. No ja też nie wiem. Przypomnę sobie, ale nie kojarzę. Ale... żelazna kosa, nożyce. No nie widzę w sumie, powiem ci. Ale tu głównie jest broń, a ja bym chciał dowiedzieć się, czy ktoś ma tu jakieś ciuchy. Czy ja dotarłem do laski, która ma ciuchy? A tu jest, dobra. Tu jest ten ktoś, kto sprzedaje. Dale wuja. Co? Dale wuja. Co się ma wujek, no. Wuja mi ma dać, dale. Dale, jak ten, kurczę, Mr. Woolwhite, jak on tam miał, dale. A, tak, no, no wiem, o kim mówisz, ale teraz czapka, no. Czepiec, duża Pitbull, sakwa! O. Limit wagi plus 10 kilo, duża sakwa, dla mnie, proszę duża bardzo. Sakwa? Rodzaj wyposażenia tworzone przy stole krawieckim w szwalni, wykrucza się z plecakami, może być wykorzystywane do zwiększenia twojego udźwigu. Awesome! I wiedziałem, że jest coś takiego. A to kupiłeś już, czy dopiero będzie wytwarzane? Kupię, tylko patrzę, czy mam pieniądze, bo ja trochę znalazłem tych pieniędzy. To kup dwie od razu. Spadaj. To spadaj. Nie kupiłeś mi fajnego tego, żadnego. Czego ci nie kupiłem? Łuk ci oddałem za darmo. Uuu, 320? Nie, cena 480, poczekaj, jakie to jest drogie. 480 za sakwę? Za plecak. 20 kilo udźwigu. A, to ja sobie plecaczek będę zbierał pieniędzy. Sakwa 390, widzisz? Zbierasz jagody, szukasz jagód? No kurczę, robisz strzały, zabijasz wrony, zbierasz jagody, sakwa. To jak wszystko w jednym tym momencie? Możesz też małą sakwę sobie kupić, 6 kg wagi, 225 zł. Ja to od razu w plecak pójdę. Ja chyba też, no najlepsze rzecz od razu, żeby nie tracić pieniądze. No. Tylko teraz pytanie, czy ja ile, gdzie ja mam pokazane, ile mam pieniędzy? Ile tych 301. Mam zabić? Wron? 4? 4 wrony, no. A je trzeba dostarczyć, czy tylko wystarczy, zabić. Że zabiję? A, bo jedną zabiłem już. To dobrze. Czekaj. Oskuruj ją. A nie mam noża. A, mam noż, okej.
301 złota mam. Cholerka. 301, to za mało na cokolwiek. Znaczy, sakwa nie wyklucza się podobno z plecakiem. Tak? Sakwa nie wyklucza się z plecakami. Więc jak kupię może małą sakiewkę sobie jednak, to wszystko zawsze 6 kilo do przodu. Tak, na tą nereczkę chcesz sobie kupić? Mam to, ale jest też mały prosty plecak za 180. A mała sakwa? 3 kilo. Mały prosty plecak? 10 kilo. Ja chcę mały plecak. Masz 13 już, nie? Jak to połączysz? Kurczę. Tylko teraz patrzę, czy jeszcze nie ma innego plecaka. Bo jest, kurde, jest prosty plecak jeszcze, 270. 15 kilo wagi. Jezu, oni podzielili to na 3? Dobra, prosty plecak 270 kupuję. Nie są proste rzeczy, żeby to zarobić. Gdzie są jagody? Yeah. Dobra, szukaj jagód, a ja... Ja nie wiem, czy ty je wyzbierałeś wszystkie, czy jak? Tylko o, jedno, coś tu... Są jagody, okej. Okay. Było, ale teraz plecak, gdzie się go tutaj... Prosty plecak. Ja tych jagód miałem, albo je trzeba jeszcze dostarczyć, nie? Przed końcem dnia. Tak, tak. Dobra, słuchaj. Mam to. Chata zielarska doblokowałem dzięki temu. To idealnie, to trzeba będzie też ogarnąć. Dobra, mam, widzicie, ile mięsa tutaj poznajdywane, poupolowywane. Dobra, wszystko co chciałem jest, tylko teraz pytanie, gdzie jest ten Dashbur? Jak on się nazywał, ten typ? Drewiar? Ale to czego ty chcesz od niego? Chcę wiedzieć, gdzie on jest, bo ja nie widzę jego wykrzyknika, to do niego mamy oddać questy, a jego nie widzę tu. No to wiesz, no to ja będę miał jagody i rzeczy, żeby... Ale ja mam pióra do oddania. A, chyba, że tak. Wiesz co, ja zaznaczę ten quest może w dzienniku, wtedy będę wiedział. Zaznaczaj. Raz, gdzie był nas wrony. Świebore do dwie wrony gdzieś upolowałeś, dobra. No, szukam kolejnych. Śledź zadanie. Ale 1009 metrów. Jeszcze musisz gdzieś spotkać. Kogo? Świebora, tam te i oddać. Pargamin i kamień. Jeszcze nożyce ona chciała. Ale do nożycy nie mamy jeszcze. No tak, ale ona mówi, żeby znaczy misja mówi, żeby porozmawiać z nią już teraz, więc... Dobra, czekaj, Dervan. Mogę podzielić się kilkoma piórami. Świetnie, bardzo dziękuję. Martwiłem się, że jesteś kolejną ofiarą. Młodzież w dzisiejszych czasach. Miejmy nadzieję, że wyciągnęli wnioski. 50 reputacji. Są monety? Ale to czekaj, ja dostałem monety, czy ty? A ja dostałem monety, no to spoko, możesz oddawać questy. A to jest głupio, czemu nie dostaję monety? Czemu głupio? Mi pasuje, host. Wiesz, no poczekaj, przecież ja wziąłem. Chcesz dostać monety? Przecież ja wziąłem ten quest, żeby dać mu na pióra. Dlaczego ty dostałeś monety? Ja jestem właścicielem ziemskim, płacisz mi podatek. Pierdzielę to. To nie robię questów. Robimy wspólny budżet. Nie zachęciło mnie to do robienia, słuchaj, questów w takim razie. Budżet teraz, tak? Gdzie można zobaczyć, ile mam pieniędzy? Ej, odkryto rysia. Rysie są bezpieczne? Nie. Gdzie zobaczyć, ile mam pieniędzy, powiedz mi. Ej, w menu, jak wejdziesz w ekwipunek, to tam to pokazuję. A że monety są, o Jezu, one są tutaj jako... Tam na dole. No, 31 ile masz monet, czyli nie dało mi. A mi dało chyba, no. Albo podzieliło na nas, bo ja mam 80, a miałem chyba 15, więc... Więc może jest podział jakiś taki sprawiedliwy na te monety. Nie, no ja mam 30, a miałem 300, a 270 poszło na plecach. No ale kupiłeś sobie coś. Wszystko się zgadza. 50 udźwigu, no i teraz mogę pójść polować na skubańce. To mi się teraz podoba. Słyszę, ty weź lepiej na wronę. Dobra, idę wrony, no. Już mam łuk wyjęty. A ja jeszcze jagód szukam. Jakbyś widział jagody w okolicy, to też tam możesz wołać. Pójdę wzdłuż rzeki w takim wypadku, może tędy. Ja pójdę na drugą stronę, może też znajdę coś. A gdzie ty jesteś, żebyśmy się nie pokryli? A, nie pokryjemy się, dobra. Bo wzdłuż wody też ostatnio mówiłem ci, że beczki znalazłem, a w tych beczkach były rzeczy. Może warto wzdłuż wody pójść. Tak. Ale to tak samo jak te ruiny czasem, jak trafiasz na nie, to można fajne rzeczy. A widzę kolejne ruiny, ale to sobie na odcinek zostawię. No, swój w sensie. Tak, żeby tutaj... No... Chyba, że ty opędzulujesz te ruiny i w sumie tyle, co nie, będzie. Nie mam zamiaru. Może do ruin możemy pójść razem, jak będą bandyci na przykład, czy coś. Ale mnie zastanawia, gdzie są wrony? Jakie je upatrywałeś, te wrony w ogóle? No były na drodze. Czekaj! Odkryto miejsce występowania wrona, tylko teraz ty czy ja? Teraz to czy ty? No właśnie, bo ja sobie też chodzę. Zagubiona przesyłka, znalazłem ser. Uuu. A i to tyle? I jeszcze beczkę znalazłem. A ja znalazłem, ale to jest 21 monet. Siemielniane i solone mięso, no to chyba okej. Okay. Znalazłem jakieś rzeczy. Faktycznie na tej rzece można... Jakieś ważki pływają. Pszenicę mam, kłoda, deska. Nie, no deska chyba niepotrzebna. Ale to najmniej ciśnienia jest, jak bierzesz rzeczywiście questa na początku sezonu. Wtedy rzeczywiście możesz sobie to wszystko rozplanować. Na spokojnie robisz, a teraz ci się dzień kończy, a ja nie mogę kolejnych jagód znaleźć, no. Odkryto miejsce kaczka. No właśnie, bo jagody i wrony, nie? No.
Ja też szukam jagód przy okazji, pójdziemy gdzieś głębiej. No tak na ucho to słyszę wrony, ale ja myślałem, że jagody słyszysz na ucho. Nie. To byłoby dziwne. Doszedłem do pierwszego C. Są. Występowanie kaczka, no. Tak, też kaczka, no. Aha, bo my widzimy to samo, ale nie wiadomo, kto z nas odkrył. To jest najgorsze w tym wszystkim. Wiesz co, znalazłem chyba jakieś wraki, jakieś syfy pod mostem, to może będzie jakiś pieniądz. O! Dzik, mam nadzieję, że to ty dzika znalazłeś. Nie, to raczej ty, bo ja chodzę, widzę chyba jakąś wronę. Widzę wronę też, chyba widzę wronę. Tak ubijesz jedną... Słuchaj, butelka na miód pitny razy dwa. Nie wiem co to jest, ale wydaje się fajne. Czy co, u mnie to jednak się okazało, że to są zające, nie wrona. Trzecia butelka, czwarta butelka. Butelka na miód pitny 100%, ale beczka, a w beczce mam 5 jabłek, proszę bardzo, cyk. 100% też chyba spirytus, a nie miód pitny. No chyba już. Piąta, nie wiem, piąta, szósta, kolejna butelka, ale to porozrzucane tu jest. Kamienie, kurczę, patyki. Widzę króliki, nie widzę wron. Ja właśnie widziałem jakąś wronę tutaj. O, jakiś słomkowy kapelusz znalazłem. Co to daje, słomkowy kapelusz? A wiesz co, to chyba lato cię przed tym chroni, przed ochrona udarem. Przed ciepłem, no to udar na mózg. No. O, i już nie jestem łysy. A już nie jestem łysy. Tak samo na zimę będzie trzeba znaleźć jakieś tam odpowiednie rzeczy. No albo kupić, nie? Bo to nie wiem, czy uda nam się zrobić samemu. No. Chyba widzę jagody. Dobra, chyba widzę jagody. Ile masz jagód łącznie już? 161. To jesteśmy blisko. Znalazłem miejsce na jagody. A ja szukam wrony jeszcze jakieś. To słuchaj, to ja poproszę jakieś to 50% zwrotu za questy. To jakiś jak ten. Kupię sobie plecak i sakiewkę, to będę ci zwracał. O, świetnie. No. To ja już nie robię quest. Nie no, podzielimy się tymi pieniędzmi. Jaki chytry, kurna. Czemu chytry? To wiesz, ja to więcej dźwigam od ciebie. Coś tu syczy na mnie, nie wiem co. Kurde. Dzik! Dzik! Wiedziałam, że coś syczy. Co tak syczy, a to nie ta gra. A ja zaraz upoluję tego dzika, o, dostaniesz w ryj strzału. A masz! Ale chrumka na mnie. Cyk! O cholera. O, bursuka widzę. Wiesz co, zaraz zginę i będzie tyle. Gdzie jest ten... Dobra, uciekam do wody, może w wodzie nie będzie mnie atakował. Dobra, bo ja ledwo żyję. Nauczyły się pływać. Ty, idzie do wody! Szczupaka znalazłem. Idzie do wody! Albo ty znalazłeś szczupaka. Idzie do wody! Wyjdź! Kuźwa, atakuje mnie, gdzie są babki lekarskie? Mam babki lekarskie do leczenia. To... Jaki dzik pierdzielony. Nie! Co jest? Żyjesz? Koniec dynastii, nie żyjesz. Koniec dynastii? Odrodzenie. Ja pierd... Ej, to jest to dobry sposób, żeby wrócić do domu ogólnie. Ale to chociaż z rzeczami wróciłeś? Z ekwipunkiem i pieniędzmi? No właśnie, najlepsze jest to, że w sumie jak mnie coś zabije, to ja dalej żyję. I wszystko mam. Nic się nie traci, monety mam tyle, ile miałem. To jest dziwne, bo mi się wydawało, że powinieneś chociaż ekwipunek taki mieć do odzyskania, nie? To... No co, cokolwiek, to jakieś... Ja, wiesz, zawsze narzekamy, że te gry za bardzo karzą graczy. Tak, jak Valheim, 10% tracisz doświadczenie. A tutaj czuję, że jest wręcz w drugą stronę. Że nie czuję się w ogóle ukarany. Jesteś koło domu, to gdzieś tam jakbyś przeszedł przez rzeczkę obok tych ruin, to tam mogą wrócić wrony czasem, bo przydałyby się. Rzeczkę? Co? Gdzie? Koło chaty, znaczy koło naszej wioski masz ruinę. Kojarzysz koło pewnie. Naszej wioski mam ruinę, napiję się wody, tak. Mam już zdegenerowane staty. Koło naszej wioski jest ruina? No. No jest taka, no tam gdzie braliśmy te takie rzeczy z chatki, co trzeba było się schylić, żeby przejść dalej. No jest ruina. Aha, nasz, tuż obok, dobra, ta ruina. No i tam jak przejdziesz przez mostek, powinny być wrony na ziemi sobie siedzieć, zaraz za mostkiem. A jak gra... Ile tych jagód tam miałem dostarczyć? 200 coś. Jak gra mówi, że odkryliśmy miejsce z wronami na przykład, to na mapie można sprawdzić? A nie wiem, może jest w sumie legenda. No, no. Po co oni to mówią, jeżeli nie można było sprawdzić? Wiesz co, ja bym chciał dostać się faktycznie do tego domu jakoś, może w tym domu są jakieś skarby? A no byłeś w tym domu ostatnio. A nie byłem w środku, nie było jak wejść do środka. Nie, no tam trzeba było się schylić i wbijać do środka. Kurde, ja beczka ma tutaj worek i mąkę, słuchaj, tu nie byliśmy. Nie zebrałem z tych beczek gdzie rzeczy. Gdzie ty masz tę misję? Ziarno żyta. Ile? Potrzebne jest 252 jagody są potrzebne, mam 248, a zebrałem wszystkie krzaki z okolicy. Słuchaj, ja mam trochę tych jagód jeszcze, ale nie? Może idzie kupić gdzieś. Ale ja mam tych jagód. Nie, może znajdę jakiś krzak.
jeszcze tutaj w okolicy. Nie sprawdziłem no dobrze tego domu. Wtedy. Jeden krzak. No jeden krzak z jagodami i by były jagody, no. Ty, a ja wchodzę do środka tego domu i na środku jest wielka skrzynia. Uwaga, pusty, od razu no napisane. No ja tam byłem, mówię, że już tam szukałem. I tu jest ognisko. Ja tu nie byłem. Patyki. O, nie, ja tam chodziłem. Ale nie znalazłeś brązowego sierpa, nie znalazłeś lnu. O, tak żeś szukał, że nie znalazłeś wszystkiego. A nie, no to ja nie miałem tam wtedy udźwigu, to mówiłem. No ty wchodziłeś za mną, to mówiłem, że ci zostawiam nie. Coś znaczy ja tu nie byłem, w ogóle nie byłem w środku. Myślę, że tam byłeś. To można sobie trzeba poszukać wejść. Czyli mam do ciebie iść, czy znajdziesz te jagody? Mogę się przejść. Ja myślę, że kupię od kogoś na rynku, tam może mają. No, lepiej w rolę poszukaj, kupić. Bo jak noc przyjdzie, tak, wiesz, dobra, to nie poszukam. Znajdziemy już takich... Ale słuchaj, tak, można kupić jagody. Jest tam handlarz jedzeniem i widziałem, że jagody sprzedaje. Tylko no, czy to się opłaca? Kupujesz po to... O, tutaj znalazłem wtedy te rzeczy. Kupujesz jagody tylko po to, żeby wydać pieniądze, żeby zdobyć pieniądze? Ale 4 potrzebuję, żeby zaliczyć questa, to nie jest chyba aż tak dużo. Chyba widzę wronę. Nie wiem, czy to wrona, ale spróbuję ją ustrzelić. No, to wygląda jak wrona. Podchodzę. Cyk! Jest! Ha-ha! Ale były tam, gdzie mówiłem? Za tą rzeczką? Nie, za mostem jestem. Znaczy za mostem zaraz, jak przejdziesz. Znaczy no może to jest to miejsce, bo za mostem znalazłem wronę. Dobra, no to... nie, bo chodzi o to, czy się respią, nie? Że możesz odejść i zaraz wrócić po więcej. Dostarczy jeszcze 40 jagód, widzę, że musisz dostarczyć. Dobra, mam. Jak 40? No napisane 40. 250. No w nawiasie. A to ty mu oddawałeś jakieś jagody, czy nie? Nic. A nie, bo 40 to jest to, ile ty masz. A, przepraszam, faktycznie. No, no jednej mi brakuje. 3 jagody podniosłem z krzaka. Gdzieś był jeden krzak taki. No serio, szukaj. Jednej jagody do zaliczenia quest. Szukaj, ja szukam, kurde, wrony. To jest też, kurde, powalający quest. Że wilcze jagody nie liczą się jako jagody, no. To jest... Wiesz co, ja tutaj mam jagody, ale ja nie wiem, czy... Ja mogę, mówię ci, ja mam w plecaku jagody, więc ja no mogę to ja po wiem, prostu no, przyjść masz 40, nie? Ale to kawał drogi. Tylko wiesz, to już lepiej sobie na noc... Lepiej sobie to na noc zostawić. No jak wolisz. Ja nie zbieram jagód w takim wypadku. Nie, no bo wiesz... Jestem obok nich. Dostarczyć mi jagodę w nocy to jest chwila. Jastrząb! Znaleźć wronę w nocy... No, to znaleźć rozumiem. Znaleźć wronę w nocy to już nie jest takie proste. Tak, i znowu jest narysowany ikonka, to rozumiem, że ktoś nie ma czegoś, tak? Tak, to chyba jakieś narzędzie może nie ma, albo... Trzeba potem sprawdzić, co to jest. No dobra, to szukamy tej pierdzielonej wrony jeszcze. Dzikie zwierzęta! Jest! Na mapie jest filtr dzikie zwierzęta. I masz wronę. I tu można zobaczyć, gdzie jest jakaś wrona. I właśnie ubiłem wronę, jest szare. O kurde, to jest. Gdzie tu jest wrona? O kurcze, jagoda jest za 0,3, nie wiem czy brać. Co to znaczy za 0,3? 0,3 monety potrzebuję na jagodę. Nie masz? Już, no wiesz, ja nie jestem taki bogaty. Jak... Na pewno masz hajs, bo dał ci hajs za mój quest. Złodzieju, oj tam, pieniędzy. Oj tam, wypominasz od razu. Glina! Będzie potrzebna niebawem, co? No, ale to tam łopaty, no to się ogarnie tam. Słuchaj, ale to rzeczywiście dobrze, że ogarnąłem bez podpowiedzi, że tutaj jest ten... Że tutaj mamy... Udało się coś ogarnąć na zasadzie... Byłaby ta gra fajna, gdyby miała możliwość sprawdzania, gdzie są te... To tak, ale tak mówisz, że to ma sens jakby, bo... Jest. Dobra, widzę wrony. No. Widzę wrony, ale one lecą, ale się zacięły na teksturze. Jeszcze jedna wrona, żeby zrobić questa. I tak muszę do ciebie biec, by the way, nie? Więc mogłeś nie kupować. A nie, bo ale to wrony nie musisz, mówię, że nie trzeba mu dostarczać. No. Cholera, wystrzeliłem strzałę tak po prostu w eter. Nie trafiłem w żadną wronę. Niedobrze. Płoć! O, tu można mówić ryby. Płoć. Rowaga Derwanowi daje jagody. To pomoże zakończyć wojnę z trzeźwością. Tak! Sorry, co jest? Ubiłem wronę. No. Zapewniam cię, że ta wojna nigdy się nie skończy, ale niech was wszyscy diabli, jeśli kiedykolwiek przestaniemy próbować. Do dna! Zdrowie! Ej, jestem pijany. Czy możesz jestem też porozmawiać z... winny, niewinny, mogę? z winem pomóc winny. Czy możesz odebrać questa za wronę od razu? Chyba tak, zaraz zobaczę, rozmawiaj. Jestem tu w sprawie uwagi o wronach, dość osobliwej, muszę dodać. Ten szaleniec przychodził do mnie z tymi bzdurami. Gdyby to od niego zależało, ozdobiłby naszą palisadę strachami na wróble. Miejmy nadzieję, że zabicie kilku ptaków uspokoi go na jakiś czas. Oto pieniądze za fatygę. Miejmy nadzieję, że zapewni mi to spokój na jakiś czas. Nie ma sprawy. Połowa moja. No!
To on tam dał tylko 10 monet, nie? Na pewno, ohoho, mhm. 10 monet, tak. Sam jesteś 10 monet. Pszenica. Co? Mały pakunek, a w środku pusto. Znalazłem znowu wóz rozwalony. Faktycznie, ta gra ma pełna takich rozrzuconych nagród. Mm. No pszenica. My byśmy musieli zacząć robić coś z tych... rolniczych tematów, żeby mieć punkty na magazyn żywności jakiś podstawowy. No. Pytałeś, jak zachować tę żywność. No dobra. Jest magazyn żywności, tak, rolnictwo trzeba rozbudować. Mhm. Ale mnie zastanawia też, o, lisy, tylko proszę nie zabić mnie znowu, bo ja was zabiję pierwsze. Jeszcze trzeba zbudować, mieliśmy zbudować jakiś warsztat, jak dobrze pamiętam. A to chciałeś, tak, faktycznie. No bo tam też wiele rzeczy można, wiesz co, warsztat może być gdzieś niedaleko naszego domu może, bo tam można naprawdę wiele rzeczy stworzyć, nie? No właśnie. Próbuję zapolować trochę na lisy jeszcze. No, ale nie trafiam. Kamienna strzała jeszcze, no dobra. To nie będę polował na lisy, bo one za szybko uciekają. Mhm. Ale czekaj, ale to mam nadzieję, że po te kamienne nie chce ci się iść, a tak. Nie po te miedziane. Miedziane już wystrzeliłem, no. Wszystkie, cyk! Kurna, chciałem kaczkę w locie. Muszę ubić kaczkę w locie, to jest mój challenge. Czekaj. Cyk! Miedziane wystrzeliłeś. Nie trafiłem, tak, miedziane wszystkie powystrzeliwane. Ale wiesz, że jak je zbierzesz, to są z powrotem w ekwipunku. Cyk! Nie, jeżeli trafiasz we wroga. Jeżeli trafiasz w przeciwnika... Jak zabijesz, to możesz z niego wyciągnąć. Cyk! Mogę? No, jak jest zabity, to wyciągasz. Ale to ja zawsze jak... Kurczę, no to... To ja nie widziałem, żeby w trupie były strzały, jak wyciągałem. Może jednak to nie był trup. A może to nie ta gra? Gdzie można było wyciągać strzały z trupów? Nie, na bank, bo ja z wrony wyciągałem nawet strzały tutaj. Ale z trafionej wrony? Bo to jest ważne. Tak, z takiej martwej. No trafiona i martwa, nie? Trafiona i martwa. Rozumiem. Powiem ci, jeden gościu odkurza nam alejkę niewidzialną miotłą. Gość za dużo naoglądał się Harry'ego Pottera chyba. Chyba nie ogarnia kuwety. Mówisz, że warsztat koło naszego sołtysa? Znaczy sołtysowego miejsca? Myślę, że... Ale tak, żeby wiesz, na widoku z okien nie zepsuł czy coś. No bo w warsztacie nie wiem, czy nie mogłeś też strzał wytwarzać, czy takich podstawowych rzeczy. Ale to strzały i ten to mogłeś wytwarzać normalnie. Tak, znaczy, ale to u myśliwego. Chodzi mi o to, żeby gdzieś było w miarę blisko, że jak sobie coś chcemy wytworzyć, no to będzie można to tam praktycznie od ręki. No produkcja warsztat 1. Napisane jest, że może dostarczać przedmioty dekoracyjne i użytkowe i posiada stół warsztatowy. Tak jest napisane. No. To postawimy warsztat niedaleko nas. Dobra. Będzie po sąsiedzku koło ciebie. Ty, ale nie za blisko mojej chaty, bo ja później ją burzę i stawiam ten wielki dobra, dom. To troszkę dalej postawię, ale nie bardzo daleko. Tak, żebym dom był w stanie wcisnąć duży, bo to pierwsze co robię, jak tylko odblokujemy domek. Kurde. Ale to trzeba burzyć i od nowa budować, tak? A nie wiem, bo czy ściany można sobie zmieniać, te w sensie z takich, załóżmy tych wiklinowych, możesz sobie zrobić kamienne też nawet w trakcie wybudowanego, czy na wybudowanej chatce, możesz modyfikować, ale czy większy dom na mniejszy możesz postawić, to nie wiem. Znaczy, czy jakieś rozbudowa domu, czy to trzeba po prostu od nowa wszystko? Wydaje mi się, że od nowa, ale mogę się mylić, albo mogło się coś zmienić. No to pytanie do komentarzy. Nadrobimy za 3 odcinki. No. No wtedy to może będzie przydatne właśnie. Już warsztat zaczyna powstawać, słuchaj, fundament zaraz będzie. A, fundament. Tak. Biorę młoteczek. A fundament, sama nazwa wskazuje, jest zabawny, nie? O Boże, 8 albo... kłód? O, nie mam żadnej. Chyba, że jest w magazynie, to polecimy na szybko. W mogą być czasem, bo tam chyba chłopcy znosił. Chyba, że wszystko przerobił na opał. A, właśnie mnie też ciekawi, czy w ogóle jest zawsze napisane przy budynku, ile jest sztuk potrzebne łącznie za wszystko, czy i nigdy nie zauważyłem, czy nie ma napisanego, ile jest zawsze łącznie? A, nie zwracam uwagi. Nie zwracam uwagi. 17 kłód, to biorę 10. Kurczę, no nie wiem, czy jak będę chciał sobie duży domek wybudować, to nie będę musiał wyburzyć tego warsztatu. A powiem ci, rzeczywiście rośnie cały czas drewno o połowę, nie rośnie kłoda. Nie wiem, czy no to oni potrzebują. Może gość ma to tak jakby wyliczone, że jeden do jednego idzie. Ma chatkę tu. No 50% miał na kłody. Chyba zmieszczę jeszcze. O, to ty. To dobrze, okay. To ja. No więc... Kłód już nie mam. Mam te. No, dobra, są... to ja zobaczę w zarządzaniu, jak to wygląda u niego kwestia. Słomę mam na drewutnia. Szczęście też. Bo wiesz co, on nie ma narzędzi. Nie to? Ma siekiery. No, a, dlatego nie pracuje? Dlatego pewnie nie pracuje. Dobra, no, słomę będzie trzeba dorzucić. Dobra, to dorzuć mu siekierkę.
Jakaś jeszcze jest w wiklinowym koszyku jedna siekiera chyba, tylko ja, chyba, że już ją wziąłeś. Tylko mogę wrzucić coś jeszcze. Masz słomę, czy nie? No właśnie mam, ale niedużo i myślę, że nie wiem, czy starczy mi na cały dach. Dobra, to ja słomę dorzucę, kłodę nie mam, tylko potrzebujesz jeszcze... Kłodę mam. Kłodę mam, bo ja kłodę wziąłem z magazynu. To też jeszcze jedna kłoda. O, już! Tak? A już jest. 100 warsztatowe. Wiadro, drewno. Wow! Zwolnij tu stanowisko. Masz te lepsze pochodnie. Dobra, dobra. Żebym zobaczył. Tam, wazon z kwiatami. O, no i pięknie. Wazony z kwiatami są potrzebne najbardziej. Wiklina i drewno. Oj, oj. Czyli tak, pochodnia, którą umiemy. Potem mamy... Aha, to jest prosta pochodnia. Lepsza pochodnia wymaga skór, ale nieodblokowany schemat. Aha, to schemat trzeba kupić. No, no, za te pieniądze, więc widzisz, oj. Część budżetu musi być wspólna. Znaczy, no musimy wspólnie wydawać pieniądze na coś. No. Koszyk wiklinowy, co to daje? Zapewnia walory estetyczne. Albo sprzedana dla zysku. A, czyli widzisz, tutaj sobie produkujesz takie rzeczy z patyka na przykład i sprzedajesz. Zatrudniasz osoba, która ci to buduje z patyków i to zamykane. Drewniane koło. No, powiem ci, że poza pochodnią to w tym miejscu, dobra, a drewniana fiolka, to tu naprawdę nic nie ma. Wszystko to jest pochodnie. Sprzedane. No dobra, mamy drewniany talerz do jedzenia. Strzały też szło tam robić, ale chyba nie. Nie. Czyli tak naprawdę bez strzałów z tym miejscem jest tutaj, z tym warsztatem. Ale wiesz co, ja nie wiem, czy nie było kiedyś tak, no. Że tam szło wytwarzać łyżki, a łyżki szły na handel wtedy. Są łyżki. No sprzedane dla zysku może być. I to z patyków robisz. I to 50, tylko no. Musisz za 50 kupić schemat i wtedy możesz robić łyżki. A nie ma ceny, ile łyżka kosztuje? Łyżka kosztuje 1. A kosz wiklinowy 3. Ja to już chyba bieda. Wydaje mi się, że kiedyś więcej kosztowało i to miało sens. To łyżka jest już odblokowana. Dobra, to zaraz zobaczymy, czy ja mogę to produkować, tylko muszę sobie pochodnie zrobić. No mogę. Stwórz więcej. Okej, zrobimy 10 łyżek. Cyk. Nic nie widać, bo jest ciemno, a ja robię łyżki. Yeah, będę wiedział, co robię w nocy. A zaraz mnie przerwie, bo będzie nowa pora roku. Dobra, to spotykamy się na początku jesieni za chwilę. Kuźwa, produkcja łyżek, ale mam nadzieję, że też nabijam... Właśnie się skończyło, to długo nie świetnie. Czekaliśmy. Dobrze. To najedzony, się... wyspany. Już nowy dzień od razu, tak? Czy jakąś dziewuchę do tych łyżek musisz znaleźć tam, żeby pracowała? Kurde, ja tu pracowałem z łyżkami, a oni mi tutaj zabrali moją pracę. Stół warsztatowy. Ile tych łyżek zrobiłem? Bo rozumiem, że te łyżki to dają jakieś punkty umiejętności produkcji. Patrz! Musisz się ogrzać? No, to już się, wiesz, robi chłodniej. Oj. To ja mi się to nie... Nie mamy żadnego ciuchu, nie kupiliśmy sobie żadnych ciuchów. Nie będziemy siedzieć, będziemy pod kołderką siedzieć sobie bezpiecznie tam. A wymaga pochodni palenisko, jeszcze lepiej. To jak zrobić pochodnie? Dobra, czyli tak, rękodzieło. Jest pochodnie, słoma jest potrzebna, kurde, zawsze słomę trzeba mieć. Dobra, rozpal. Dobra, tu mam też coś. Cyk. Kociołek, ile jeszcze potrzebujesz, żeby zupy robić? No na razie mam, kurde, produkcję, mamy łącznie produkcję, bo to technologia. 14 na 25. Ale jak tak patrzę, co tu jest potrzebne, to i tak buraka nie mamy, żeby z mięsem do drewnianej miski. Ojej, nawet smardze nigdzie nie są potrzebne. To co to za dziadostwo? Owsianki, ziarno z owca i miska, ziarno żyta, ziarno owca i jabłko, jagoda i ziarno owca. Takie jedzenie. I jeszcze mamy mięso z sosem, to cebula i pieczone mięso. Jajecznica. Jajecznica z grzybami, bo tutaj jest smart potrzebny. Ser biały i wiadro z mlekiem i ser biały. No, można sery robić, ale to technologia jest potrzebna, wysoko, rozwinięta. O Jezus. Punkty przetrwania jakieś potrzebuje. No nie będzie lekko ten zimę, ten jesień. No. Czekaj, a gdzie by jakiś strój? No to nawet nie ma za co kupić tego. Pieczone mięso z solonego mięsa. To jak my stoimy tutaj z ubraniami? Mam nadzieję, że naszych ludzi nie trzeba w żaden sposób ubierać. No oni chyba tam teoretycznie co? Oni dostają busty z tego... Właśnie trzeba patrzeć, jak będzie z tym drewnem opałowym, tak? Oni sobie tam go robili, ale... Powiem ci, że no średnio ten nasz ziomek daje nam te kłody. Trzeba mu postawić chyba 75% na kłody. Zmieniłem proporcje. No dobrze. Już teraz mam nadzieję, że będzie robił kłodę. Bo tak mało tego. No, kłodostwa. No, bo miał za dużo tego drewna opałowego robił. Faktycznie tam było. Ja tu zrzucam rzeczy. Butelka na miód pitny.
Rodzaj narzędzia. Tworzone przy kole garncarskim w warsztacie może być wykorzystane do produkcji miodu pitnego w stacji warzywniczej w tawernie. Trochę czasu minie, zanim będzie nam to potrzebne, jeżeli w ogóle dożyjemy. Wiesz, właśnie iść do miasta po nowe misje? Idź. Tak. I no w sumie też mógłbym pójść. Słuchaj, czaszka jelenia będzie do sprzedania, bo to jest coś do sprzedania, żeby hajs zarobić. Ale ja se sam sprzedam. A mogłem sobie tego... Łyżki. No. Co? No właśnie, łyżki. Mogłem sobie wziąć zamiast wykrywania kamieni, to tam można było odpalić sobie większą odporność na chłód jakby. O, rybie mięso tu leży. Bierz. I duży kosz wiklinowy, gratis. Co to za baza? O, mam jeszcze 4 miedziane strzały, przepraszam, nie wystrzeliłem jednak wszystkich. Jeszcze mam... O, miód pitny mam, co daje? Plus 5 żywotność, plus 50 woda, plus 50 alkohol. Czas trwania efektu, zmniejszony spadek kondycji, tolerancja temperatury. Łód, jak się napije miodu pitnego. To ja znalazłem jakieś porzucone zapasy, ale to tu cały czas było tak blisko bazy, jakieś rzeczy do wzięcia? Może nie wzięte są po prostu, nie ciekawe, ciekawe. Idę na rynek opchnąć to. Idź na rynek, ja zrzucam jakieś tu sery. Ser to trzeba zjeść jednak. O Jezu, jak tu 12,5 zatrucia. Od sera? Siemielniane. Może stary, skóra. Albo masz na tego, nietolerancję jakieś tam. Może. Słomę se zostawię. Oj, słomę to zrzucę trochę, ale zostawię też trochę. Zostawimy sobie na pochodnie, żeby było, tak z 14 powiedzmy. Co mamy tu jeszcze? Worek mi na razie niepotrzebny. Zgnilizna, aha, no coś się popsuło. Dobrze, że babki lekarskiej ma sporo, to mogę chociaż się leczyć. No a też najważniejsza rzecz chyba to ta babka lekarska, bo bez niej byłoby ciężko. Kłody. Czy jakiś nowy budynek stawiamy, czy na razie nie trzeba? Wiesz co, nam by się przydała nowa osoba gdzieś do czegoś, bo mamy możliwość, no na przykład, żeby łyżki wytwarzała. I prócz nowej osoby moglibyśmy coś z rolnictwem pokombinować, albo pole, albo sad. Tylko to już trzeba tam gdzieś fajnie zaplanować. Żeby... No rolnictwo brzmi dobrze. Wow! Co? Baton sezamowo-miodowy za 750. O kurde. Rodzaj prezentu. Ten baton będzie idealny dla kogoś, kto lubi słodycze. Może być podarowany mężczyźnie podczas flirtu. Super. No, ale kosztuje tyle, co złoty pierścionek. Kurczę, tu to mieli cenę w średniowieczu. No, zobacz, czy batonik tym przypadkiem... No. Ja się zastanawiam, może to też w komentarzach powiecie, ale wydaje mi się, że chyba my musimy jeszcze zarobić pieniądz, żeby rzeczywiście się ubrać na tę zimę, bo coś czuję, że będziemy mega szybko marznąć. No dlatego ja wziąłem włócznie rybackie, opchnę to zaraz babce i znajdę jakieś podstawowe ubranie, żeby tu przetrwać. Duży no i zadanie miałeś zobaczyć, jakie są też, tak? Tak, tylko się ubiorę najpierw, nie na rynku. A to już wydajesz pieniądze? Ale pamiętaj, że tam masz moje pieniądze tam jeszcze. O, jakie to są drogie rzeczy. No to ja się ubiorę. Jo! A ty, jak bardzo drogie? No na przykład czapka, która daje 3% ochrony, to jest za 200. O kurde! Faktycznie. Jak kaczkę czerpiec upolowałem. 120. Faktycznie, mogę wyciągnąć strzałę z kaczki. Pokaż najniższe ceny. Słomkowy... Ty, ale słomkowy kapelusz też daje ci 1% ochrony przed zimnem. No i jest super. No to dobrze, to ja teraz sobie czepiec wezmę w takim razie, może lepiej. Kurde, to wszystko proste tu jest drogie. Buty. Dwa kamienie są potrzebne, żebym mógł. To ja myślałem, że tutaj kupię coś takiego, że nagle będę... No musimy się ubrać na tę zimę, będę coś czuję. Ubrany, a tu się okazuje, że to nie jest tak miło, no. To wszystko jest drogie, żeby się ubrać jakoś sensownie. A jak sobie samemu to robić? To trzeba szwalnie postawić, tak? Tak, tylko, że to wszystko tak, wymaga... działania. Ora, no max co jestem w stanie z tego wyciągnąć, to chyba będzie to. Się cieszę, że cokolwiek masz. Może jak pracuje się i się biega, to się wtedy ogrzewa. Jest to tak, że jak biegam... Próbowałem, ale niestety nie. No jak nie? Wciąż mi chyba brakuje czegoś do szczęścia. Wciąż jest Frosty i mi hop krzyczy. Frosty? Muszę jej coś sprzedać, ja muszę chyba siebie sprzedać jej, nie? Chcesz piórka, dziewczyno? Może, o, piórka widzę, że mam sporo, to jest coś... Chyba, że będzie misja na piórka też. Dziewczyno, jak wino, czy chcesz piórka? No. Ale wiesz co, to rzeczywiście jak tak patrzę, to chyba cały ten cholerny zimno bardzo zdrowie udupia. Nawet jak jest ci troszeczkę zimno, to już ci zdrowie spada. No właśnie o to chodzi, nie? Kurde, jak tu walczyć ze zwierzyną? Co to są za grzyby? Czubajka kania! Wow. Albo to taka pora na czubajkę kania. A to pytanie, co ona daje? Żywność i 0,1 zatrucia. O, zjedzmy sobie jedną. No, bierzesz to. Yeah. Zatrułem się. Jest fajny. Ło, teraz jest 5 misji.
5 misji, no i jakie są? Ale jakieś takie bieda, chociaż misja prosta, bo mam tak. Wiatr dmuchnął i chuchnął, ale to jest 16 monet, za słoma 19, patek 32, kłoda 6. No szybka misja, ale mało płacą. Wszystkie są jakieś takie biedne. Dobra, upoluj lisa, 4, damy radę? Znowu 4 lisy? 4 lisy, no. Najwięcej płacą za to. Lisy i za są... 6 królików. O. 60 monet, króliki też biegały koło nas. To bierz lisy i króliki, ja będę się skupił na lisach, ty na królikach i o. Wziąłeś już misję? Czekaj, to wezmę. Wziąłem lisa, wziąłem króliki. To weź króliki, jest, niech on się tu włączy mi. Ja... Później patek kłoda, to też jestem w stanie dostarczyć wszystko, to chociaż coś. Chytry jak lis, to ostatnio było wściekły jak królik. Patek kłoda. To skupiam się na, znaczy skupimy się na obu, tak? Ale no ja wiem sobie wszystko. Bo wiaderkę potrafimy wytwarzać, czy nie? Co? Bo jest jeszcze na wiaderka misja. To nie wiem. Na wiaderka, ale to chyba nie mamy zdolności jeszcze. Słuchaj, dobra, znalazłem domek, opuszczony domek jakiegoś rybaka. O! I odkryto miejsce występowania niedźwiedź, to mi się nie podoba już. O. To ten domek rybaka, to właśnie stamtąd wyciągnąłem pieniądze przed chwilą, jakieś tam włócznie, które sprzedałem. A może to jest inny domek rybaka? A może to jest inny. Ruda miedzi 3, no to ty tu byłeś? No bo nie zauważyłeś czegoś, jak tu byłeś. Drewniana łopata, no ja nie chcę łopaty. A to może inny domek jest. Może inny rybaka. Domek. Ujo, jak w tym wodzie szybko schodzi teraz ta temperatura. Butelka na piwo znalazłem. Mikstura natychmiastowego leczenia. Awesome. A wiesz co? Może są mikstury. W tym chyba zrzuciłem. W magazynie miksturę na pogodę. Na co? W sensie na temperaturę. A, to ja też mam taką. Ja taką mam. Ale powiem ci, że. O Jezu, tutaj dużo butelek mam, ale pieniędzy tutaj 2,5 monety na przykład, nie? To świetne znajduje rzeczy. Świetne. A w skrzyni jest 46 monet i znowu mikstura natychmiastowego leczenia. Okej, to mi się podoba bardziej. Jaki tu loot jest, kurde, jak w survivalach można zdobyć, no. Się obłowić. Dużo butelek znalazłem. Dobra, jest niedźwiedź. To niedźwiedzia nie chcemy. Też znaleziony. To dobra. Czemu jakieś umiejętność się podniosła mi jakaś? Żadna się nie podniosła. Kurde, co jest z tym łowiectwem? 89 na 100. Kurde. Ile zostało? 52 o, minuty ja mam odcinka. Chyba mleczaje, wełniaka. Co masz? Mleczak, wełniak. Grzybek jakiś taki, mleczaj. Lubisz? Nie wiem. Nie wiem, nie znam. Nie znam takiego. Gołąb, super. Aha. No dobra, ale i tak musimy kończyć, bo to już mam, widzę, powyżej mówisz? 50 minut, a to tak mało cięć to było chyba, czuję. A, jest szansa. To ja do Siabora tylko muszę dostarczyć. Do czego? Które tutaj. Siabor. Siurbor. Siabor. Siurbor. Może być i tak. O, zobacz, ludzie nie mają picia, co z tym możemy zrobić? Musisz, wiesz co, oni mieli wiadra z wodą. Nie ma nikogo przy studni. Czekaj, a my w końcu gościa nie przypisaliśmy do studni? Nie czy wiem. On nie ma wiadra, a może mu trzeba wiadro jeszcze tam może dostarczyć? Trzeba mu wiadro, ale to by się, to by krzyczał, że wiadra to nie ma, nie? A jako narzędzia. Dziwna sprawa, bo mi się wydawało, że przypisaliśmy gościa do studni. Nie wiem. Bo jak gdzie to jest? Jest myśliwy, jest w drewutni i ten nowy chyba studni. W zarządzaniu. Nosi woda, jest napisane, tak. Nosi jest woda. Nosi woda. A status nie, mają, nie mają wody. Może trzeba jeszcze im coś jeszcze tam jakiegoś... Czekaj, gdzie jest ta misja? O nie! Co? Bo ta misja wziąłem. No. O najgorszy. Co? Wziąłem misję, że mam dostarczyć 6 kłód, 32 tak. patyki i 19 słomy. Tak. Ale to nie jest tutaj do Piastowi, tylko to jest gdzieś na północ do tej wioski, co jest najdalej. A Siabor to jest gdzieś... A to ja wiedziałem, że Siabor jest tam na północy. Siabor! Trafiłem gołębia. I weź teraz dojdź do niego. No to misja na przyszłość w takim wypadku. Ale to wiesz, to do końca sezonu musimy skończyć Siabora. No to myślę, że... Ale tam są kłody, słoma, no to po drodze biegnąc do tego miasta nie dasz rady zdobyć wszystkich surowców? Ja już mam wszystkie surowce. No to biegnij wiesz, do niego. Wiesz, nawet pod miastem. Nie, no ale to już na odcinku polecę, żeby... No tym bardziej, że to trzeba ogarnąć jakby kwestię całą logistyczną. Muszę sobie wtedy miksturkę łyknąć na ciepło i tak dalej. Okay. Bo ja tam nie dojdę z zimna, nie? W sensie zimno mnie zabije, zanim tam dojdę. O to mi chodzi. No tu rzeczywiście chłód jest. No dobrze, słuchajcie, to na tyle będzie chyba śledzę ten odcinek. Mamy do polowania lisy i króliki. Lejenie. Nie upolowałem żadnego... Jak to, jelenie? Nie, no żartuję. No. Królików 6. Właśnie widzę lisa. Dobra, to na koniec jakiegoś lisa może upoluję jeszcze, tylko ile mam strzał? 2! To jednak nie upoluję, muszę zrobić strzały. To szybko jeszcze
próbuję zrobić, czy nie ma czasu? Chyba nie ma czasu już na to. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco, widzimy się jutro już. Tak. Zabrać mikstury? Co? Nie widzę mikstur, gdzie one są? Nie wiem. Iwona nic nie robi. Czemu Iwona nic nie robi? Iwona, rusz dupę. Bezrobotna. Kamienie dwa są potrzebne, to muszę zrobić trochę strzał. Więc się przygotuję na następny odcinek i będziemy polować, bo to tego rzeczywiście do polowania jest sporo. Może nawet przesadziłeś, że aż tyle wzięliśmy, ale zobaczymy. No i to tyle. Widzimy się jutro, bo jeszcze maraton trwa, muszę się ogrzać. Dzięki serdeczne, wielka piona i do zobaczyska. Cześć! Hej, hej!